Łukasz Bur, witam w kolejnym odcinku. No co, mamy ruję, bynajmniej wszyscy tak mówią. Zabieram was na podchód na plecach lufa 223, bo myślę, że dzików nie spotkamy, raczej wyjście typowo za rogaczem. Jesteśmy dzisiaj gościnnie, no bo u mnie rogacze już wykonane. Także w odstrzale rogacz selekcyjny. Zobaczymy, co nam Hubert dzisiaj podarzy. Zabieram was na podchód. Mamy tutaj takie łąki, trochę kukurydzy. Zobaczymy, co tam będzie. No, jakichś wielkich sukcesów tutaj może nie być, bo ostatnio w tych terenach dużo wilków jest widzianych i ta sarna trochę nam w oczach znika. No ale powabimy, zobaczymy. Zapraszam na podchód do góry. Stoimy na takim załamaniu kukurydz. Zboże jeszcze nie skoszone. Spróbujemy powabić. Kto bystry, to już widzi, że na szyi mam wabik Clausena. W kieszeni mam jeszcze dwa wabiki od Kosmatego, także coś tam będziemy próbować. Tymi wabikami zobaczymy, który lepszy. Tak się śmieje, który lepszy. No zobaczymy, jeden jest głośniejszy, drugi mniej donośny. No te tonacje tych wabików są różne. Dobra, zaczynamy wabić wabikiem Clausena. I zobaczymy. Na razie zwierza nie ma, to znaczy jest na środku łąki, tam zając, on daleko. Po każdym wabieniu powinno się postać gdzieś 10-15 minut, jak to niektórzy mówią, na długość papierosa. I później można zmienić miejsce, zależnie od ukształtowania terenu. Myślę, że to jest gdzieś 300-400, nieraz i 500 metrów. Mamy godzinę 5, jeszcze trochę wcześniej. Postoimy tutaj, nie wiem, z 10 minut. Połabię jeszcze za chwilę Kosmaty i zmienimy miejsce.
Coś mi dzisiaj w gardle zaschło. Słuchajcie, tutaj mamy dwukolorowy wabik kosmatego. Z jednej strony jest mikot kozy, z drugiej, jak w instrukcji byście gdzieś tam w opisie wabika poczytali, to jest jazgot zajęczaków. Jak nie będzie żadnych saren, to tym jazgotem też może załabimy. Może się uda jakiegoś lisa zwabić. Na razie cisza. Ten Klausen, no podają, że nawet około kilometra jest słyszalny. Nie wiem, nie chcę się wypowiadać, czy to aż tak daleko słychać i czy z tak daleka można wabić rogacza, ale na pewno z tych trzech wabików, którymi przed chwilą wabiłem, jest najgłośniejszy, najbardziej donośny.
po jabłkach. Był rogacz z kozą, tak jak widzieliście, widłak. No dobry do strzelenia, selek elegancki. No ale te złoże jeszcze za wysokie. Momentami było mu tylko widać szyję. Przez chwilę był na tym jednym legu, ale też stał cały czas na sztych. Myślałem, że w jednym momencie koza stała już na legu. Myślałem, że on do niej dojdzie i wtedy bym się zdecydował na strzał. Takie polowanie. Spróbujemy dalej, przejedziemy jeszcze z tamtej strony kukurydzy i spróbujemy zawabić. Może gdzieś jeszcze tam je spotkamy i przez chwilę, nie wiem czy w kamerze było widać, jak ten rogacz z kozą tutaj był w tym zbożu, to tam na rogu kukurydzy wyszedł jeszcze jeden, ale zobaczył tego i się schował. Dobra, polujemy. Co, zmieniliśmy miejsce. No tam ten rogacz był raz, że za blisko zabudowań, później jak już wracaliśmy do samochodu, to nas zobaczył i wskoczył z powrotem z poszle, także jak dzisiaj tutaj nie spotkamy nic innego, to tamten jest wart zainteresowania, może na następnym wyjściu. Dobra, polujemy dalej. Mamy kilka takich śródleśnych łąk do przejścia, zobaczymy. Miejsce perspektywicznie dobre. No zobaczymy, na razie nic nie ma. Tak jak widzieliście tego poprzedniego rogacza, no jak jest rogacz z kozą, ciężko jest go nieraz przywabić. No bo on już swoją partnerkę ma. Nieraz lepiej jest powabić piskiem koźlęcia, wtedy ta koza szybciej przybiegnie i rogacz za nią. Postoimy chwilę, pójdziemy dalej. Ale jak na złość nic nie ma. Komary to nas normalnie chcą pożreć żywcem. Także postoimy chwilę i wracamy do samochodu. Może jeszcze w drodze powrotnej zawabimy jakiegoś przecherę i tyle. No. Mamy godzinę, nie wiem, 6:30, także jeszcze można by było popolować. Ale myślę trochę o tamtym rogaczu, którego żeśmy widzieli wcześniej. Ciekawy selek. Więc będzie trzeba tam wrócić. Ale myślę, że trzeba wrócić jak może jutro, pojutrze skoszą te zboże, w którym on tam był. Będzie łatwiej, bo gdzieś no, rewir mu się nie zmieni. Powinien gdzieś tam w tej kukurydzy i na łące być z tą kozą. Także myślę, że będzie sytuacja rozwojowa. Dobra. Idziemy dalej. Dobra, spróbujemy powabić tym jazgotem, posłuchacie jak to brzmi. No i tyle. Miejsce tak, jesteśmy na takim wzniesieniu. Co prawda jak lis gdzieś tutaj wyjdzie, to może nas zobaczyć. Ale są też dosyć wysokie trawy, także próba frajer, jak to mówię. Dobra, wabimy.
dźwięk przeraźliwy. No ale być może drapieżnika to będzie prowokowało do tego, żeby przyjść i zobaczyć, co się dzieje. Także no babiki kosmatego pierwszy raz mam z nimi do czynienia, ale kolega Hubert, jak przejrzycie sobie jego stronę, bo on ma stronę kosmatyką, ma wiele akcesoriów, noktowizję, termowizję, różne rzeczy. Kiedyś od niego chyba kupowałem coś na dziki, jakąś smołę bukową czy coś takiego, ale babików nie miałem. Wydaje mi się, że oferta bardzo ciekawa, także polecam obejrzeć sklep. Na pewno jak będzie jesień czy zima, jeszcze coś na lisy od kosmatego kupimy i spróbujemy powabić. Także myślę, że na kanale babiki od kosmatego będziecie jeszcze widzieć. No i tyle. Na razie żaden lis nie przyszedł. Co prawda to nie jest też jakaś pora na babienie, ale postoimy z 2-3 minuty, nic nie przyjdzie, to wracamy do samochodu i myślę, że będziemy kończyć to wyjście. No odcinka z tego nie będzie, bo nie ma sensu, ale jakaś część odcinka chyba będzie. Trzeba będzie powtórzyć wyjście za tym rogaczem, którego żeśmy widzieli w sąsiednim kole, gdzie mam odstrzał na rogacza, polują właśnie myśliwi dewizowi od dzisiaj, także obwód będzie przez kilka dni zablokowany, także tam na rogacza nie pojedziemy. U mnie, tak jak mówiłem, wykonane, także możemy na razie popolować jedynie w tym obwodzie, gdzie teraz jesteśmy, z jednym rogaczem w odstrzale. Tyle. Żniwa już dosyć są zaawansowane. Na razie załamania pogody nie widać, także te zboża będą schodziły z dnia na dzień. Może wybierzemy się na jakieś dziki. Trudno powiedzieć, nie mam jakiegoś scenariusza. Co czas pokaże, tak będzie. Ale myślę, że jeszcze jakieś wyjścia z rui rogaczy zobaczycie. Dobra, zbieramy się do samochodu. Widzimy się na następnym wyjściu. Do zobaczenia. Dashbur, witam. Kolejnego ranka. No, do ostatniego wyjścia trochę minęło, ale no, podprowadzałem myśliwych dewizowych. Też były jakieś wyjścia z kamerą, ale nie zawsze coś tam udało się nagrać, a nie chcę w tych materiałach wam pokazywać jakichś tam pojedynczych saren, bo to nie ma sensu. Także jesteśmy dzisiaj gościnnie koło Owieckie Łoś. Pozdrawiam wszystkich kolegów, na pewno łowczego Mariusza, który wiem, że ogląda. No i tyle, ruja już tak na pewno po połowie, ale spróbujemy coś pomikotać i coś upolować. W odstrzale rogacz selekcyjny, rogacz łowny, także karta otwarta, godzina 5, zabieram was na podchód. Dashbur. Pod górką lisa i mamy dwie kozy, jedną tutaj, drugą tu. Na razie na babik nie reagują, zobaczymy, spróbujemy butolo. Lis sobie siedzi. Thank you.
kozy. Kozy nie reagują, a rogacza z nimi, no nie widzę, chyba nie ma. Do lisa nie będziemy strzelać, jest trochę daleko. Jest jeszcze wczesna godzina, nie chcę tutaj za bardzo robić huku. Dobra, idziemy. Idziemy chyba dalej. Mamy rogacza. Rogacz jest z kozą, dlatego do końca nie chce przyjść. Albo szóstak nieregularny. Muszę go dokładnie obejrzeć. Na pewno na prawym parostku jest szóstakiem. Nie wiem, co ma na lewym. Zobaczymy, może podejdą, chociaż już nas trochę widzą. No dobra, w końcu sarny nas zobaczyły. Myślę, że to był słaby szóstak. Wiek, myślę, że trzecie poroże, czyli 4 lata. No jakiś taki tam na siłę. Select może to by był, bo by trzeba było go dokładnie pomierzyć, ale nie takiego rogacza szukamy. Jak będzie trzeba do planu, to się go strzeli. Dobra, ruszamy z drugiej części sektoru. Mamy godzinę chyba już za 26, także czas polować dalej. Mamy przed sobą rogacza na takiej łące. Jest bez kozy. Myślę, że szóstak regularny, ale myślę, że trzeba go dokładnie obejrzeć. Wiek blisko łownego. Najpierw go obejrzę, później będę wabił. Patrzcie, proszę. Myślę, że jestem zdecydowany. Rogacz no 5 lat ma na pewno. Myślę, że 6 będzie miał, także jak podejdzie, to będzie wykostrzony.
No co? Do rogacza strzelałem. Rogacz został w miejscu. O taki trochę na sztych stał, ale widzę, że on już tutaj nas zoczył. Do końca nie był pewny, co to jest, czy to koza, czy to coś innego, także idziemy zaraz, pokażę wam, jak to wygląda. Dobra, wchodzimy do rogacza, przeprawić się przez rów trzeba było. No i tyle. Rogacz został w miejscu. Zobaczymy, tak jak mówiłem, szóstak. Tak, musimy trochę go odwrócić, żeby tak tej farby nie było widać, bo później YouTube, żeby nam nie zablokował filmu. Szóstak, siwizna łba już dosyć mocno posunięta. Później zobaczę do końca, ile on ma lat, ale myślę, że te 6 lat będzie miał. No co, wracamy po sygnałówkę, robimy pokot, patroszymy rogacza i do punktu skupu, bo już dzisiaj się dalej nie da popolować. Dobra, tyle, widzimy się za chwilę. Dobra, złom jest, dekorujemy rogacza, dekorujemy strzelca, gramy sarna na rozkładzie. No jeszcze sobie chwilę pogadamy. Miejsce na złom. Tradycyjnie szlówka w czapce. Nie wiem do końca, czy to będzie fotogeniczne, ale tyle. Dobra, gramy sarna na rozkładzie. No i co? Tak jak mówiłem, rogacza patroszymy do miejsca skupu, do punktu skupu. No i polowanie na dzisiaj zakończone. Myślę, że jakieś tam dwa wyjścia z tego materiału, który jest, da się skleić. No i będzie następny odcinek. Tak jak widzieliście, dzisiaj to ta ruja już tak, no nie wszystkie rogacze reagują. Może jeszcze jakieś polowanie z rui się uda nagrać. Na pewno już dziki zaczęły chodzić w kukurydzę, także może coś tam na jakieś dziki się wybierzemy. No jak zwykle, ja nie mam scenariusza. No tej rui za wiele wam nie pokazałem, ale najpierw były wakacje, później byli myśliwi dewizowi, później coś tam, jakieś załamanie pogody, później jedno wyjście jakieś tam nieudane, na którym nic nie było widać, na którym praktycznie tam nic nie spotkałem, to materiału nie będziemy z tego publikować. No i tyle. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Jak zwykle zapraszam do jakiegoś tam komentowania, chociażby do łapki w górę. Na Dolinie Kakaju jest już Patronate, także zapraszam, kto chętny może wesprzeć kanał. Wszystko z Patronate'u na pewno idzie na jakiś rozwój kanału, sprzęt i tym podobne, bo na pewno jeszcze chciałbym popracować nad dźwiękiem. Jakiś konkretny mikrofon albo mikrofony by się przydały. Tyle. Dziękuję. Do zobaczenia i dasz burę.